zakolu Wisły założono małą osadę, która zaczęła bardzo szybko się rozrastać i stawać miastem. Dla bezpieczeństwa mieszkańców nowe miasto otoczono murami, a dla wzmocnienia obrony wybudowano baszty. Jedna z baszt była bardzo ciekawa świata, więc zaprzyjaźniła się z płynącą obok rzeką, która płynęła aż z samych gór i mijała po drodze wiele krain, których baszta niestety nie mogła widzieć. Poczciwa rzeka opowiadała więc swojej przyjaciółce o mijanych miejscach, a ta rozmarzyła się i zaczęła zazdrościć Wiśle jej przygód. Dlatego postanowiła nie słuchać więcej wiślanych opowieści. Nieświadoma niczego, Wisła przyzwyczaiła się jednak do opowiadania o swoich przeżyciach i postanowiła nakłonić basztę do ponownego wysłuchiwania opowieści. Zaczęła więc podrywać jej mury. Baszta nie mogła wytrzymać uderzeń fal i krzyknęła do swej przyjaciółki: proszę cię, nie rób tego, Borunie. Na co Wisła odpowiedziała jej: Toruni. Akurat przechodziło tamtędy dwóch wędrowców, nie znających nazwy miasta, które ujrzeli na swej drodze. Do ich uszu dotarły niesione przez echo słowa Wisły: Toruni. I właśnie tak postanowili zapisać nieznane miasto na swojej mapie. Nazwa przyjęła się i od tej pory miasto zaczęto zwać Toruniem.